Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Przed Wami Kasia Wójcik, która od kilku dobrych lat aktywnie bierze udział w różnego typu zajęciach i ćwiczeniach. Udało mi się z nią porozmawiać i muszę przyznać, że była to naprawdę inspirująca rozmowa. Na pewno Ciebie, jak i może naszych słuchaczy, zmotywuje do działania. Kasiu, wiem, że od jakiegoś czasu prowadzisz aktywny tryb życia. Czy mogłabyś nam coś o tym opowiedzieć? Co konkretnie robisz i od jak dawna? To może zacznę od samego początku, bo w sumie nigdy nie myślałam, że będę tak bardzo zafascynowana światem fitnessu, bo jako dziecko w sumie chciałam kopać kości dinozaurów. I tak naprawdę pierwsze taneczne przygody miałam w przedszkolu na jakichś występach, no ale wiadomo, że nie przywiązało mnie to jakoś szczególnie. No i w gimnazjum tak naprawdę mieliśmy wybrać czwartą godzinę WF-u. No i wybrałam wtedy fitness i to były moje pierwsze zajęcia fitness. Pani mnie pochwaliła tak naprawdę za poczucie rytmu i chciała wziąć do cheerleaderek, ale ja byłam przerażona cheerleaderkami i nie byłam zupełnie przekonana, więc zostałam tylko i wyłącznie przy tym fitnessie. Miałam go tylko rok, bo potem godzinowo mi nie pasował i znowu nic nie robiłam. I tak naprawdę dopiero od 2015 roku zaczęłam uczęszczać na zajęcia fitness grupowe i trwa to aż do teraz. Co Cię tak właściwie skłoniło do rozpoczęcia takiego aktywnego spędzania wolnego czasu? Od czego się to rozpoczęło? Pierwsze moje zajęcia to była Zumba. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Zumba, Zumba to program dance fitness wykonywany głównie do muzyki latino, który łączy w sobie różne style taneczne, poza tymi latynoskimi. Możemy też oczywiście spotkać elementy hip-hopu, czy nawet jakichś bollywoodzkich tańców. Ale szczerze mówiąc, pierwsze moje zajęcia zumby to była tragedia. Instruktorka w ogóle mi się nie spodobała. Poza tym, no, fajna muzyka grała, ale ona robiła tak naprawdę jedno i to samo, tylko do różnych piosenek i w ogóle nie poczułam tego. Nie ukrywam, zraziłam się w ogóle do takiej formy zajęć, no bo myślałam, że to będzie naprawdę, naprawdę coś fajnego. No w internecie to wyglądało świetnie. No ale stwierdziłam, że dobra, spróbujemy jeszcze raz. Poszłam do innego klubu na zumbę. Była lepsza, ale to nadal nie było to, co mnie w 100% przekonało. I na tej drugiej zumbie poznałam taką Elę. No i ta Ela mi powiedziała, że powinnam spróbować zajęć bokły. Ja sobie myślę w ogóle, co to jest ta bokła? Ona mówi, nie, nie, że to są takie super zajęcia i prowadzi je Kamilek. A ja mówię tak, o Boże, to tym bardziej nie chcę iść na zajęcia, skoro je prowadzi jakiś facet. No ale po dłuższej chwili ona stwierdziła, że jednak powinna spróbować, no i sobie myślę, dobra, no pójdę na te zajęcia, czemu nie? No i z początku byłam mega zestresowana, ale bokła to naprawdę było coś niesamowitego i w ogóle wyjaśniam, czym jest bokła. Bokła to jest tak naprawdę połączenie kickboxingu z afrykańskim tańcem wojennym, który wodzi się z kultury Kwaito i na zajęciach za pomocą kroków my rysujemy na podłodze różne znaki, cyfry, tudzież litery. Czyli jak sobie wyobrazimy, to gdybyśmy mieli buty i te buty byłyby umazane farbą, to na podłodze powstałyby dokładnie takie znaki, jakie nakreśliliśmy całym naszym ciałem. I te zajęcia naprawdę, naprawdę były super. Chodziłam na nie często. Te emocje i wszystkie te endorfiny, jakie ja tak naprawdę czułam po odbyciu tych zajęć, to coś niesamowitego. Z czasem Kamil zrobił licencję na Urbanize. Urbanize jest to połączenie street dance'u z hip-hopem i pakistańsko-indyjskim tańcem kulturowym zwanym Bhangrą. Czyli mówiąc po polsku, jest to po prostu takie Bollywood, jak się widzi w tych wszystkich filmach. I tak, to była moja kolejna wielka zajawka. Chodziłam na te zajęcia 3 razy w tygodniu po 2 godziny. I najgorzej było, jak na przykład Kamil zachorował, albo ja byłam chora i nie chodzenie na te zajęcia to było dla mnie naprawdę niczym kara. Ja nie mogłam wysiedzieć w domu, bo no jak ja nie mogę iść na zajęcia? No przecież to jest coś niesamowitego. I tak właśnie pod koniec 2016 czy nawet 2017 roku dotarło do mnie, że chcę być instruktorem fitness. Ale niestety Kamil przestał prowadzić zajęcia z powodów zdrowotnych, no a ja nie mogłam już żyć bez zajęć i musiałam sobie znaleźć coś nowego. I na nowe zajęcia wróciłam dopiero po maturze, czyli to było jakoś koniec maja. I tak trafiłam na Salsation. Salsation to jest taki program dance fitness, ale on składa się też troszeczkę z treningu funkcjonalnego i na początku rozpoczyna się on tak naprawdę od rozgrzewki izolacyjnej, czyli to polega na tym, że rozgrzewamy naszą
każdą część ciała osobno, czyli jak ruszamy barkiem, ruszamy tylko barkiem i nie ruszamy w tym czasie niczym innym. Potem przechodzimy do rozgrzewki dynamicznej i wreszcie mamy choreografię i te choreografie są o czymś. Chodzi głównie o to, że nasza ekspresja liryczna musi być wyrażona we wszystkich krokach. I to mi się super spodobało. Po pierwszych zajęciach Salsation czułam się generalnie jak drewno. Te izolacje w ogóle mi nie wychodziły. Ja wiedziałam mniej więcej, jak to wygląda, bo ja wcześniej oglądałam filmiki w internecie, żeby być bardziej w temacie i tam się poduczyć niektórych choreografii, ale nie myślałam, że to będzie aż tak trudne. Ale nie poddałam się i z czasem cały czas chodziłam na zajęcia Salsation. Nie sprawiało mi już to potem problemu tak naprawdę, że zajęcia prowadzi Paweł. I tak to już wygląda, że Salsation mam teraz 3 razy w tygodniu. Nie wyobrażam sobie nie chodzić na te zajęcia i tak naprawdę czekam tylko, aż będzie kurs instruktora Salsation, żebym ja mogła w końcu prowadzić te zajęcia. Nie warto się tak naprawdę poddawać i też nie warto się zrażać instruktorem, bo to może być takie trochę krępujące, że idziemy na zajęcia właśnie do pana, tak jak ja to miałam. Ale z czasem tak naprawdę się okazuje, że oni się w ogóle, że tak powiem, nie zwracają uwagi na to, czy tańczy dziewczyna, czy nie tańczy dziewczyna. Oni są tam po to, żeby tak naprawdę przekazywać swoje pozytywne emocje, żebyśmy się fajnie bawili. Oni dodatkowo mega zachęcają do wszystkich zajęć, a jak ktoś myśli, że ma dwie lewe nogi, to od razu powiem, że nie ma czegoś takiego jak złe kroki, są tylko nasze niespodziewane solówki. Więc nie musicie się przejmować, że cała sala pójdzie w prawo, wy pójdziecie w lewo, tak? W grunce się fajnie bawicie i nie robicie sobie ani nikomu krzywdy. To co powiesz na to, żebyśmy teraz posłuchały wywiadu z Pawłem Misiakiem, który jest instruktorem Salsation w jednym z krakowskich klubów? No, całkiem dobry pomysł. Bardzo chętnie. Pawle, na początku powiedz nam, czym się zajmujesz, od jak dawna i jakie zajęcia prowadzisz? Jestem instruktorem fitness, prowadzę zajęcia w klubach sportowych i w klubach fitness. To są zazwyczaj godzinne zajęcia. Moją specjalizacją są zajęcia Salsation. Zajmuję się tym już od 3 lat i te zajęcia są programem Dance Fitness, w którym tańczymy, dobrze się bawimy i staramy się interpretować muzykę. Autorzy piosenek śpiewają. A czy mógłbyś opisać pokrótce, jak przebiegają zajęcia, które prowadzisz? Jasne. Zaczynamy od rozgrzewki, którą są izolacje. Co tak naprawdę oznacza, że rozgrzewamy konkretną część ciała, starając się nie ruszać całą resztą. Czyli w momencie, kiedy ruszamy szyją bądź ramieniem, staramy się nie ruszać też biodrami, nogami i wszystkim innym. To jest główny początek izolacji. Potem przechodzimy do połączenia tych elementów w ramach części dynamicznej. No i główna część zajęć to są choreografie. Tak jak już wspominałem o emocjach. Tu mamy wątek ekspresji lirycznej, czyli połączenia tego, o czym jest piosenka, czyli tego, o czym mówi tekst, z tym, o tym, jak tańczymy. Innymi słowy, połączenie naszych ruchów z tym, o czym jest piosenka. To jest główna część zajęć Salsation, na to się stawia bardzo duży nacisk, gdyż ekspresja liryczna pozwala nam radzić sobie też z emocjami. Kończymy standardowo cooldownem, bądź też rozciąganiem, najlepiej oboma tymi rzeczami. Czy każdy może przyjść na Twoje zajęcia? Tak, zajęcia Salsation są tak zbudowane, że jesteśmy w stanie przywitać każdą osobę, nawet bez historii związków z tańcem. Po prostu jeśli ktoś chce, to może przyjść. I ponieważ choreografia i to, jak są prowadzone zajęcia, kładzie też nacisk na to, żeby upraszczać niektóre ruchy i dopiero je potem w kolejnej powtórce tego samego ruchu zrobić w trudniejszej wersji, więc każdy sobie jest w stanie poradzić, a pomoże mu też w tym tak zwany pre-cueing, dzięki któremu w muzykę wszystkie osoby, wszyscy kursanci wchodzą razem z instruktorem, który wcześniej daje taki jakby znak, że będzie zmiana i też ta zmiana jest tak pokazana, że wiadomo, na co będzie zmieniona. Czyli zwykła osoba z ulicy może przyjść, jasne, nie będzie problemu. Jasne. Jeden warunek, żeby się nie spóźnić, ponieważ jeśli się spóźnimy na izolację i na tą rozgrzewkę, to możemy sobie tak naprawdę zaszkodzić ze względu na nierozgrzanie ciała i mogą być kontuzje, a tego oczywiście nie chcemy.